Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Pepco. Na tych półkach większość produktów chyba już znamy, ale z nowości pojawiły się takie plecione dywaniki. Cena za taki dywanik jest to kwota 60 zł, średnica 120 cm. On jest wykonany z takiej gumowej jakby plecionki. No i jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak tutaj widzicie, w tym sklepie były dostępne tylko i wyłącznie w tym kolorze niebieskim. Przejdziemy sobie dalej do kolejnej alejki. Tutaj niestety nic nowego nie zauważyłam, ale bardzo dużo nowości mamy tutaj przy poszewkach. I spójrzcie, zaczniemy od tej pierwszej z lewej strony. Poszewka za 15 zł, standardowe wymiary 45x45. Jest ona wykonana z bardzo grubej bawełny. Ten wzór, ta grafika jest tylko i wyłącznie z tej jednej strony. Tutaj mamy na tym rysunku tak jakby jakąś monsterę, wzór taki bardziej roślinny, a jeżeli chodzi o kolory, mnie bardziej one się kojarzą z jesienią. Poniżej kolejna za 12 zł, te same wymiary i tutaj już materiał jest o wiele cieńszy i ten wzór też występuje tylko i wyłącznie z jednej strony. Również takie bardzo stonowane są kolory, motyw roślinny. No i tak prezentuje się ten materiał z bliska. Też jest to bawełna. Tutaj kolejna poszewka. Tej też nie kojarzę, nie widziałam wcześniej. I ona kosztuje 15 zł. Te same wymiary. Tak prezentuje się ten wzór. Więcej takiego pudrowego różu i również grafika występuje tylko i wyłącznie z tej jednej strony. Tutaj jak najbardziej chcę Wam pokazać, jak wyglądają te poszewki w całości, choć nie zawsze się da. I jeszcze tutaj mamy ukrytą kolejną poszewkę. Tę sobie wezmę i tutaj z boku odłożę. I kolejna nowość za 12 zł. Jest również bawełniana. Wzór na jednej stronie. I w ten sposób się on prezentuje. Też jest to motyw jakiegoś liścia. Bardzo przypomina właśnie tę tutaj szarą. Zaczęłam jeszcze szukać i patrzeć, czy może są jeszcze gdzieś ukryte jakieś nowe poszewki, ale ogólnie byłam zaskoczona, że aż tyle nowości mamy, jeżeli chodzi o poszewki. Kolejna nowość znajdowała się na tym regale, a jest to kubek minionek. W ten sposób się on prezentuje. Bardzo duży kubek. Tutaj zaraz pokażę Wam cenę i pojemność. 650 ml, 20 zł za tego typu kubek. Tak więc uważam, że bardzo atrakcyjna cena. Na dziale odzieżowym również mamy trochę nowości. Tutaj przy akcesoriach od razu zauważyłam ten słomiany daszek. Średni rozmiar, bym nawet powiedziała, że te taszki są małe. Cena 12 zł. Tutaj też jest napisane, że jest to jeden rozmiar. Z tyłu taka czarna wstążka. Oczywiście ma też taką gumkę, że można sobie dopasować. No jeżeli chodzi o tę lamówkę, to tylko było w tym jednym kolorze czarnym. Tutaj kolejna nowość, kapelusik. Tego nie widziałam. On występuje w dwóch rozmiarach, SM i ML. Cena 25 zł, bardzo delikatny. No i tu już taki większy słomkowy kapelusz, którego już kiedyś pokazywałam, ale to w ramach przypomnienia. I jeżeli chodzi o ten kapelusz, to tutaj mamy 30 zł, tak więc najdroższy spośród tych tutaj, które pokazywałam. I przejdziemy sobie dalej. Kolejna nowość, są to takie jakby zestawy sportowe, spodenki, takie shorty, wykonane z dość grubej bawełny. Ja tu od spodu Wam ją pokażę. I jeszcze oczywiście jak wyglądają z tyłu te spodenki. Cena 30 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. I w tym sklepie też występowały tylko w tym różowym kolorze. Ale domyślam się, że są też jeszcze w innych kolorach. I do kompletu mamy bluzeczkę. Tak ona wygląda. I tutaj już jest trochę większa rozmiarówka, bo do 3XL. I za bluzeczkę zapłacimy 25 zł. No i oczywiście też Wam pokażę, jak ona się prezentuje.
i też ona jest wykonana z tego samego materiału, czyli z dość grubej bawełny. Ogólnie uważam, że fajne zestawy. I kolejne nowości, są to sukienki, ten wzór już chyba większość Was zna, cena 30 zł za tę sukienkę, wykonana ze 100% bawełny. Tutaj na dole ma taką koronkę doszytą, przy dekolcie podobnie i muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie ona się prezentuje. Jeszcze tu zrobię zbliżenie na tę koronkę. Po bokach ma kieszenie, też miłe zaskoczenie. No i tutaj na dole również występuje ta sama koronka. I tam z tyłu była schowana kolejna sukienka, którą już wcześniej widziałam na pewnym zdjęciu. I szczerze Wam powiem, że na żywo wygląda o wiele lepiej. Również jest to bawełna, 40 zł. Ja tu ją wyciągnę i Wam ją pokażę w całej okazałości. I tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że ona na żywo wygląda o wiele lepiej, aniżeli na przykład na zdjęciu u kogoś. Też taki luźniejszy krój, bardziej właśnie stylistyką przypomina mi taką sukienkę w stylu marynarskim. I jak za te pieniądze też uważam, że fajna sprawa. Kolejną nowością są to takie shorty za 40 zł z dodatkiem lnu. To jest len, wiskoza i bawełna. Ja kiedyś pokazywałam tego typu short w kolorze czarnym, ale tutaj akurat znalazłam w kolorze białym. Dłuższe takie nogawki do kolan. Z tyłu w ten sposób się prezentują. Mają takie fake kieszenie. I jeżeli chodzi o te nogawki, one są tak lekko zwężane ku dołowi. Materiał lekko prześwitywał. Tutaj są sukienki, które już większość z Was zna. Kto nie widział, to oczywiście zapraszam do wcześniejszych przeglądów. I jeszcze przeszłam się przez dział ze skarpetkami, bo wiedziałam, że są nowe skarpetki w Smurfy. No i oczywiście je znalazłam. Tak one się prezentują. 3 sztuki za 12 zł. Są to takie skarpetki za kostkę. Kolorystyka raczej taka jaśniejsza. I jeżeli chodzi o rozmiarówkę, tutaj już dostaniemy od rozmiaru 35 do maksymalnie 42. I jeżeli właśnie chodzi o materiał, to nie jest zbyt gruby. Raczej taki z tych cieńszych. I teraz przejdziemy na dział dziecięcy. I tutaj też już mamy trochę nowości. I najpierw zaczniemy od tej bluzeczki, tutaj w kolorze takim fioletowym, liliowym. To też jest jakaś nowa podlinia, wcześniej nie widziałam tej podlinii. I za taką bluzeczkę zapłacimy 20 zł. Oczywiście ona wykonana jest z bawełny. Tak wygląda przód i tak tył. Jak możecie zauważyć, dość głęboko są wycięte te otwory na ręce, na ramiona. Tutaj spodenki za 25 zł. Też jest to bawełna. No i tutaj dalej do kompletu mamy krótkie takie spodenki. I jeszcze pokażę Wam cenę za te spodenki. I mamy 20 zł. No i oczywiście też Wam pokażę, jak one wyglądają z przodu, no i oczywiście z tyłu. Jak ktoś preferuje, to możemy również kupić sobie taki kombinezon. I za kombinezon zapłacimy, zaraz Wam tutaj powiem, 30 zł. Też uważam, że bardzo fajnie on się prezentuje. I jeżeli chodzi właśnie o ten tył, takie zapięcie, jest ono jakby przekrzywione na bok. Także zaraz Wam tutaj pokażę, o, coś takiego występuje z tyłu na tym kombinezonie. I kolejną nowością, którą zauważyłam, była ta tutaj sukienka, bardzo ładna uważam. Oczywiście bawełniana, też pokażę cenę, 15 zł. To też uważam, że fajna cena jak za tego typu sukienkę. I przejdziemy się sobie dalej. Z tej strony z nowości zauważyłam tylko taki zestaw zwykłych bawełnianych bluzeczek na ramionczka. Tutaj ten, dwa kolory, różowy i taki zielonkawy.
Cena za ten zestaw, za komplet 15 zł. No jeszcze Wam pokażę z tyłu, jak wygląda ta druga bluzeczka. Taka jednokolorowa, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga. I kolejne nowości. Są to te takie ogrodniczki jeansowe z królem lwem. Też bardzo ładnie się prezentują na żywo. No i cena 40 zł za tego typu ogrodniczki. Zaraz tu je pokażę, jak one się prezentują. Z tyłu w ten sposób. I też uważam, że bardzo ładne, naprawdę na żywo wyglądają super. Nie jest za gruby ten materiał w sam raz na lato. Kolejną nowością są to takie szerokie spodnie w paski. 25 zł. One mają dodatek lnu, jest to bawełna, len i wiskoza. Tutaj z boku tylko taka jedna kieszeń na noce. No i z tyłu w ten sposób się prezentują. I jeżeli chodzi o babyki, tutaj też był dostępny taki piękny komplecik. Taka bluzeczka na ramionczka. Do tego mamy spodenki. I ta bluzeczka właśnie jest tutaj zdobiona takim haftem. Zaraz pokażę to z bliska. Jeszcze oczywiście cena. Ramionczka regulowane. I tutaj 30 zł mamy. Jeszcze Wam pokażę właśnie ten haft. Naprawdę super to wygląda na żywo. I nie wiem, czy były też inne kolory, bo był tutaj akurat tylko ten jeden kolor różowy. I kolejną rzeczą, którą znalazłam, jeżeli chodzi o babyki, jest to taka bluza, tuż na zakończenie, z tej linii Cuckoo Kid. I tutaj jest to bluza po przecenie 25 zł z 40 zł. I spójrzcie, jaki ona ma fajny kaptur. To akurat mi się bardzo spodobało. Bluza też oczywiście bardzo ładnie wykonana. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i zapraszam Was na kolejne. Pa, pa!